Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w Studio Częstochowa niezwykły gość, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. No i teraz tak, proszę księdza, ja tutaj wyczytałem wiele informacji o księdzu. Duchowny katolicki, obrządków łacińskiego i ormiańskiego, działacz społeczny, historyk kościoła, uczestnik opozycji antykomunistycznej, poeta. Czy o czymś zapomniałem? No, rzeczy najważniejsze. Prowadzę od 30 kilku lat fundację imienia brata Alberta, która opiekuje się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. No właśnie. Proszę księdza, chciałbym, żebyśmy dzisiaj tą rozmowę poprowadzili w takim kierunku z punktu widzenia zwykłego człowieka. Takiego, który no nie bardzo się orientuje w tej całej, w całym zamieszaniu medialnym, nie mający zbyt dużo wiedzy. Można odnieść wrażenie, że to, co się dzieje w Kościele katolickim, no nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, ale szczególnie tutaj Polska nas interesuje, to można odnieść wrażenie, że no to jest jakaś jaskinia zbójców i po prostu Kościołem rządzą pedofile i że to jest organizacja zbrodnicza. Jakby ksiądz podszedł do tej sprawy, żeby wyjaśnić tak właśnie zwykłym ludziom, jak ta sprawa wygląda w ogóle? Trzeba zacząć od tego, czym jest Kościół. Kościół jest wspólnotą wszystkich ludzi ochrzczonych, nie tylko biskupów i księży, ale wszystkich osób, które w imię Jezusa Chrystusa przyjęły chrzest święty i praktykują swoje życie religijne i przyjmują następny sakrament. Kościół został założony przez Chrystusa i jest wspólnotą, która także w ciągu swoich wieków przeżywała różne kryzysy. Można powiedzieć, że na samym początku, w Wielkim Tygodniu, to była zdrada Judasza i zaparcie się świętego Piotra. Były też prześladowania. Przecież pierwsze wieki to jest jedno wielkie pasmo prześladowań chrześcijan. W kolejnych wiekach też nie było łatwo. Były schizmy, herezje, były rozbicia, wojny religijne. Wiek XX to było też zderzenie się Kościoła ze światem, który się gwałtownie zmieniał. Były systemy totalitarne, narodowy socjalizm w Niemczech, komunizm w Europie Wschodniej. I Kościół wielokrotnie też przeżywał takie zawirowania, mówiąc najdelikatniej. Więc to, że w pewnym momencie znowu pojawia się problem i wewnętrzny, i zewnętrzny, to nie jest nic dziwnego. Zasadnicza sprawa polega na tym, jak wychodzić z tego typu kryzysu. Niedawno wspólnie z panem Tomaszem Terlikowskim wydaliśmy kolejną wspólną swoją książkę pod tytułem Kościół ma być przezroczysty. Użyłem wówczas takiego określenia, że Kościół jest jak akwarium, czyli widać, co się w nim dzieje wewnątrz. Każdy człowiek, również niewierzący, a nawet ten, co jest nieżyczliwie do Kościoła nastawiony, ma prawo to wszystko zobaczyć. Natomiast najpiękniejsze nawet akwarium potrzebuje dwóch rzeczy. Po pierwsze filtra, który oczyszcza i już przechodząc do współczesności, to myślę, że tego filtra zabrakło. I druga sprawa, dopływ świeżego powietrza. I jeżeli tak popatrzymy na Kościół, czyli wspólnotę, za którą wszyscy wspólnie odpowiadamy, jeżeli zobaczymy, że czasami jest brud, no to trzeba to oczyścić. To mówił w swoim słynnym kazaniu jeszcze jako kardynał Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI w czasie Drogi Krzyżowej w Koloseum w 2005 roku. Jeszcze żył papież Jan Paweł II. To były jego ostatnie dni. I powiedział o tym, że jest brud w Kościele. I myślę, że działanie dla dobra Kościoła polega na oczyszczaniu. Oczywiście na uczciwym oczyszczaniu. Natomiast oczywiście środowiska wrogie Kościołowi,
nie tylko lewicowe czy lewackie, ale też środowiska inne, będą zawsze wykorzystywały błędy Kościoła do atakowania. Więc tym bardziej trzeba Kościół oczyścić, żeby nie dawać tej amunicji, już mówiąc takim językiem wojskowym, wrogom naszego Kościoła. No właśnie, mówiąc o tej uczciwości, to tak naprawdę, no przynajmniej tak szperając po internecie, nie, no jakoś nie znalazłem takich konkretnych, niezbitych dowodów. Czyli to wygląda na to, że właściwie proces przeciwko duchownym Kościoła katolickiego właściwie media prowadzą i media wydają wyroki, no bo chociażby w przypadku kardynała Gulbinowicza, no mamy krótkie oświadczenie nuncjatury apostolskiej, nie wiemy kto za tym stoi, nie ma tam nazwisk. Jakby ksiądz skomentował tę kwestię? Może zanim przejdę do sprawy kardynała Gulbinowicza, to jeszcze powiem, że całkiem inna była sytuacja Kościoła w czasach komunizmu, kiedy był atakowany. Działania służby bezpieczeństwa komunistów był atakowany i z zewnątrz, i od wewnątrz, czyli byli tajni współpracownicy SB, czy ruch tak zwany Księży Patriotów, który rozbijał Kościół od wewnątrz. I z komunizmu Kościół wyszedł zwycięsko, i to nie tylko takie świetlane postacie jak kardynał Wyszyński, czy Karol Wojtyła, ówczesny metropolita krakowski, czy ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale przecież było wiele wspaniałych postaci i księży diecezjalnych, i zakonnych, i ludzi świeckich. Natomiast sytuacja zmieniła się 30 lat temu. Kiedy Polska stała się krajem wolnym, zmieniło się bardzo wiele na plus, ale też jednak pojawiły się te elementy negatywne, czyli Kościół już jakby przestał z założenia być autorytetem. Musiał sobie na ten autorytet zapracować. Myślę, że doszło tu do tak zwanego grzechu zaniechania, że pewne trudne sprawy, które Kościół mógł sam rozwiązać, tego nie zrobił. Dokładnie 15 lat temu, tuż po śmierci Jana Pawła II, wybuchł problem lustracji w Kościele. Ja nie lubię słowa lustracja, bo ono ma takie tło polityczne. Chodzi o samooczyszczenie, autolustrację. Byłem gorącym zwolennikiem tego, żeby Kościół się zmierzył z tymi aktami służby bezpieczeństwa, opisał je i osoby niegodne odsunął. No niestety wiemy, że był ogromny opór przeciwko lustracji i okazało się, że winni nie są ci, co współpracowali z komunistami, nie ci, którzy to tuszowali, ale ci, co o tym napisali. Oczywiście ja to mówię trochę z takim, nazwałbym sarkazmem, dlatego że źle oceniono intencje tych osób, które chciały oczyszczenia. I przez to bardzo wiele spraw zadawnionych nie zostało wyjaśnionych. W wypadku księdza kardynała Gulbinowicza, świętej pamięci, to jest wielki dramat. Bo z jednej strony na pewno osoba zasłużona dla Kościoła, także dla Solidarności. Ale krył pewne tajemnice, które zostały jednak napiętnowane przez Stolicę Apostolską. Komunikat, o którym Pan mówi, no nie jest wydany przez media, jest wydany przez Stolicę Apostolską, czyli Rzym prowadził dochodzenie. Nie wiemy oczywiście, jak ono wyglądało, a moim zdaniem szkoda, bo powinno być uzasadnienie tej decyzji. No właśnie, proszę księdza, a czy w takiej sytuacji nie powinien być dekret? Znaczy powinno być, znaczy dziwię się trochę, jeżeli się w tej sprawie czemuś dziwię, to temu, że Stolica Apostolska nie podała powodów, tylko wynik, a więc, że
ksiądz kardynał nie może być pochowany w katedrze. No dzisiaj, nawet do dzisiaj nie wiemy, przynajmniej w dniu, w którym rozmawiamy, gdzie został ksiądz kardynał pochowany. Jedni mówią, że w Białymstoku, inni, że w Olsztynie. Moim zdaniem to coś tu jest nie tak, bo to nie może w ten sposób się odbywać. Również pojawiły się dwa zarzuty. To są skłonności homoseksualne, ale również molestowanie i również związki z mężczyznami dorosłymi, które jednak były wiadome władzom kościelnym od dłuższego czasu. I to jest na pewno rzecz naganna, bo żaden biskup nie może pozwolić sobie na takie sprawy. A druga sprawa, relacje ze Służbą Bezpieczeństwa. Ja jeszcze nie czytałem książki pana doktora habilitowanego Rafała Łatki na ten temat. Już tą książkę mam, ale nie miałem czasu jej przeczytać. No, jestem ciekaw, jako osoba, która też badała akta IPN-u, co tam się znajduje. I teraz, gdyby te sprawy Kościół sam podjął 20 lat temu, kiedy ksiądz kardynał był sprawnym człowiekiem, znaczy sprawnym, rządził archidiecezją wrocławską, był już kardynałem, gdyby wtedy się to zaczęło wszystko wyjaśniać, to myślę, nie przeżylibyśmy takiego wstrząsu, jaki jest w tej chwili. I moim zdaniem coś tu się stało niedobrego w tej sprawie. Z jednej strony zaniechanie tych rzeczy, a później jednak lakoniczne informacje, które moim zdaniem więcej stawiają znaków zapytania niż faktycznie wyjaśniają cokolwiek. No, myślę, że to jest też pytanie do władz kościelnych w Polsce, które powinny się w tej sprawie jednak wypowiedzieć. Bo cała historia z kardynałem Gulbinowiczem właściwie zaczęła się po pierwszym filmie Braci Sekielskich. Pojawił się mem niejakiego Karola Huma, a w rzeczywistości Przemysława Ryszarda Kowalczyka. No i ten mem zrobił furorę. No, tenże człowiek zabłysnął przy tej sprawie. Media to podjęły. No i właściwie zaczęły się wydawanie wyroków na kardynała. Jakby ksiądz tutaj do tej sprawy jeszcze mógł się odnieść. No oczywiście media zawsze będą podłapywały przez różne memy, plotki, niezależnie jak to będziemy nazywać, zwłaszcza w dobie internetu, mediów społecznościowych, niezależnych telewizji i tak dalej. No to jest no prawie że normalne. Natomiast jednak chcę tu zwrócić uwagę, że decyzję wydał Watykan, a więc nie media. To nie media zadecydowały o tym, że ksiądz kardynał nie może być pochowany w katedrze wrocławskiej i że nie może używać insygniów i że musi wpłacić jakąś no bliżej nieokreśloną kwotę na rzecz Fundacji Świętego Józefa. Nie wiem, skąd Watykan czerpał te informacje, ale przypuszczam, że były osoby oddelegowane z Watykanu, które to sprawdziły. Mnie w tym wszystkim jednej rzeczy brakuje. Powinno być wyjaśnione, dlaczego taka decyzja została podjęta i na podstawie jakich faktów. I tutaj zrobienie tajemnicy, no to można powiedzieć, no, czyli coś było, nie wiemy, co to było. No i jeszcze więcej jest drążenia tej sprawy. Dla niektórych, którzy wierzą w różne teorie spiskowe, a takich ludzi nie brakuje w Polsce, no jest, sobie dopisują tam przeróżne działania jakichś tajnych sił i tak dalej. Więc myślę, że Watykan powinien wyjaśnić. Natomiast moim zdaniem nie zaczęło się to od memu, dlatego że informacje o niezbyt chwalebnym życiu osobistym księdza kardynała, czyli o jego tych skłonnościach homoseksualnych, czyli trzeba to wyraźnie powiedzieć, też promowania homoseksualistów i ukrywania tych homoseksualistów, no to już było wiadomo od dłuższego czasu. Ale to też jest pytanie do Episkopatu Polski. Dlaczego, jeżeli była taka wiedza, nic z tym nie zrobiono? Moim zdaniem chyba czekano na odejście z
tego ziemskiego padu księdza kardynała, no bo jaka jedna inne uzasadnienie było. I stało się bardzo źle moim zdaniem, no bo karać 97-letniego człowieka, który jest półprzytomny, no jest jednak zaskoczeniem. Tak jak mi się nie podoba to, że w tej chwili Rady Miast nagle decydują o odebraniu mu honorowego obywatelstwa. No to teraz się dopiero obudzili, tak? Trzeba było tą sprawę badać wcześniej, a nie dopiero kiedy ten człowiek już odchodził z tego świata. A nawet chyba honorowe obywatelstwo miasta Wrocławia odebrano mu w dniu pogrzebu. No to też już świadczy o tym, że tu się połamały pewne zasady. No właśnie, proszę księdza, chciałbym zapytać jeszcze o taką rzecz z punktu widzenia zwykłego właśnie człowieka. Czy ksiądz weryfikuje te informacje, które do księdza docierają? Czy one są wiarygodne? Czy to nie jest tak na przykład, że może być jakaś informacja no, dobrze spreparowana, nieprawdziwa, no i potem mamy problem? No ale to trzeba znowu wrócić do spraw lustracji. To nie było tak, że to były spreparowane informacje. Przede wszystkim to było pole minowe. Ja używam takiego określenia, dlatego że jako kleryk byłem w wojsku, wtedy był obowiązek dwuletniej służby wojskowej, byli też księża koledzy moi, klerycy z archidiecezji wrocławskiej czy z wielu innych. I nasza jednostka była przy brygadzie saperów. Myśmy nie mieli do czynienia z minami, ale widziałem, jak te ćwiczenia się odbywają, że rola sapera to jest bardzo ważna. Saper może zginąć, ale saper toruje drogę dla innych, żeby było swobodne przejście. I dla mnie akta Instytutu Pamięci Narodowej, no to było takie pole minowe. No to trzeba było wysłać brygadę saperów, czyli brygadę prawników, teologów, którzy by wszystkie akta od A do Z przeglądały. Można to było nawet zrobić 30 lat temu, kiedy padł komunizm. Nie zrobiono tego, zaniechano tych rzeczy, tuszowano wiele spraw i później jak wybuchały kolejne miny, no to zaraz był krzyk, że to jest sfałszowane. Moje skromne badania, które prowadziłem, które zakończyły się książką Księża wobec bezpieki, wskazały bardzo wiele tych pól minowych. I gdyby tymi śladami poszły inne komisje historyków, to by to wyjaśniły. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, niestety również przy okazji akt IPN-u, znaczy siedziemy, to były akta Służby Bezpieczeństwa przechowywane do dziś w IPN-ie, pojawiały się wątki moralne. Bardzo często tajni współpracownicy to byli ludzie zdegenerowani, którzy albo żyli w jakichś związkach z kobietami, myślę tu o księżach czy zakonnikach, albo byli homoseksualistami. I to mnie zaskoczyło, że przy okazji lustracji można było wyjaśnić również te skandale obyczajowe, jak na przykład sprawa arcybiskupa Juliusza Peca, który był kontaktem informacyjnym wywiadu PRL pod pseudonimem Fermo, ale równocześnie był skandalistą, praktykującym homoseksualistą i pomimo tego awansował i później wybuchł ten skandal w 2002 roku. Nigdy tej sprawy nie wyjaśniono. I teraz mnie w Kościele brakuje takiego filtra, który by ocenił, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe, co jest plotką, a co jest faktem. I teraz, gdyby taka komisja istniała o skali ogólnopolskiej, rzetelna w Kościele, to z jednej strony by wyłapywała te wszystkie, no mówmy szczerze, zdeprawowane osoby. Myślę to ciągle o duchowieństwie, bo świeccy, no to jest osobna sprawa, chociaż też. Ale również jak ktoś byłby pomówiony, no to by była szansa oczyszczenia. Ja znam takie przypadki, że ktoś jest fałszywie pomówiony. No ale mamy do czynienia z dwoma skrajnościami. Jedna jest taka, jaką pan wspomniał na samym początku,
że jest Kościół przedstawiany jest jako siedlisko prawie diabła, że tylko same czarne grzechy. To jest oczywiście nieprawda, ale jest też druga opcja skrajna, która mówi, że każda krytyka jest kłamliwa, że jakakolwiek krytyka Kościoła to jest atak na Kościół i że wszystko jest sfałszowane i wszyscy są wspaniali, tylko media są złe. No to te dwie skrajności trzeba oddzielić. I wtedy mamy ciężką pracę oczyszczania. Dla mnie przykładem takiego uczciwego oczyszczania jest Kościół francuski, który no, znalazł się w strasznie krytycznej sytuacji parę lat temu ze względu na skandale obyczajowe, właśnie głównie na tle homoseksualnym. I jak postanowiono to rozwiązać? Episkopat zwrócił się do świeckiego prawnika, pana Marka Sauvé, który jest człowiekiem wierzącym, ale również człowiekiem znanym w świecie prawniczym i politycznym. I on sobie dobrał własnych współpracowników, prawników, socjologów, teologów, ale nie tylko katolików, także ludzi z innych wyznań i ludzi niewierzących. I to są wszystko ludzie świeccy. I oni na prośbę episkopatu badają wszystkie te skandale, cofając się nawet do czasów II wojny światowej. Komisja pana Sauvé przebadała już kilkaset przypadków, a chyba już nawet 1000 ostatnio. Wydała 2 raporty. Trzeci raport jest przygotowywany na luty przyszłego roku i dała właśnie tą wykładnię, co jest prawdziwe, co nieprawdziwe. Nawet ocenia sprawy ludzi zmarłych. No to aż się prosi w Kościele polskim, który na pewno ma ogromną rzeszę ludzi sobie życzliwych, żeby powołać nie kolejną kościelną komisję, że księża będą sprawdzać innych księży, tylko komisję złożoną z ludzi świeckich, która będzie miała wgląd w akta wszystkie i państwowe, i kościelne i będzie to wszystko oczyszczała. Czyli ten ogromny filtr. Niestety dzisiaj jest tak, że każda próba oczyszczenia to jest krzyk, że to jest atak na Kościół. No to tak daleko nie zajedziemy. Proszę księdza, a jak wygląda sprawa z biskupem Wielgusem? Bo no, jest dużo głosów takich, że został człowiek skrzywdzony straszliwie. No ale to jest sprawa już, którą Watykan rozstrzygnął, tak? To znaczy arcybiskup Wielgus w chwili swojego ingresu złożył rezygnację. No z tego, co wszystkim już wiadomo, był zaangażowany w to i nuncjusz papieski i nieżyjący prezydent Lech Kaczyński. Mnie jest trudno oceniać postać arcybiskupa Wielgusa, no bo znam tylko to z mediów, nie znam akt, chociaż później te akta były powszechnie dostępne, bo Gazeta Polska je rozprowadziła. Ja wtedy pisałem felietony też do Gazety Polskiej. Natomiast powiem, co mnie uderzyło negatywnego, że ksiądz arcybiskup na kilka dni przed ingresem, kiedy pojawiły się te zarzuty, kilkakrotnie zmieniał zdanie. Najbardziej mnie ubodło to, że poszedł do Gazety Wyborczej. No, czy to jest medium dobre dla arcybiskupa, czy przyszłego arcybiskupa? No moim zdaniem nie. I ten wywiad dla Gazety Wyborczej udzielony no, był no, dla mnie żenujący. Później znowu zaczął zaprzeczać. Później mówił, że to jakiś esbek na niego krzyczał. Doszło już do takiej plątaniny, że pan właśnie tu podkreśla, no co zwykły szary człowiek może zrozumieć z tego, jeżeli w ciągu tygodnia ksiądz arcybiskup, no bo został arcybiskupem, mówi różne wersje. Moim zdaniem najlepszym wyjściem było to, że złożył rezygnację. Natomiast później mówił o tym, przynajmniej to czytałem, że odda sprawę do sądu. No i później sam się z tego wycofał, czyli jednak coś na rzeczy było. Ale powiem szczerze, że ja winię nie tyle tutaj arcybiskupa Wielgusa za to, co ówczesne władze episkopatu, które jakby kompletnie nie dały sobie rady z tą sprawą. To przecież była sprawa lustracji.
dlaczego wcześniej nikt nie posłał swoich zaufanych ludzi do IPN-u, żeby sprawdzić, co tam w ogóle jest. Jak wspomniałem, wyciągnęła to Gazeta Polska. No to co, dziennikarz ma zastąpić nuncjusza papieskiego? No więc jeżeli jest nominacja, biskup musi być jak żona Cezara poza wszelkimi podejrzeniami, no to aż się prosi, proszę bardzo, sprawdźmy najpierw, co jest w Instytucie Pamięci Narodowej na temat kandydata na biskupa. No jeszcze na tak ważną stolicę, jak biskupią, jaką jest Warszawa. No to przecież było wiadomo, że może w Płocku się specjalnie nikt nie interesuje, kto jest biskupem, ale jeżeli przychodzi do Warszawy, no to jednak się interesują i media, i ludzie świeccy. I myślę, że to był też kolejny błąd, że nie chciano przeprowadzić lustracji. No i zwykły człowiek na prowincji może odnieść wrażenie, że kolejna sprawa z kolejnym biskupem Janiakiem też jest no, taka bardzo zagmatwana. Co konkretnie biskup Janiak zrobił? Znaczy, to jest też decyzja Stolicy Apostolskiej, dlatego że trudno mi w tej chwili wypowiadać się, co Stolica Apostolska wiedziała, czego nie wiedziała. Niemniej jednak no, został przez Stolicę Apostolską pociągnięty do odpowiedzialności. No, moim zdaniem to znowu aż się prosi, żeby nuncjusz papieski to wyjaśnił. No więc ja nie chcę tutaj powtarzać rzeczy z gazet, bo jedne napisał tak, drugie napisał inaczej. Wiem o tym z relacji także księży z Wrocławia, moich kolegów, którzy mówili, że ksiądz biskup ma takie same skłonności jak arcybiskup Gulbinowicz, że to jest pewne takie drzewo genealogiczne, no, że jedna osoba o skłonnościach homoseksualnych promuje następną, druga następną. Ja znam takie przypadki spoza Wrocławia. Natomiast no, dzisiaj decyzja jest jednoznaczna według słynnej zasady łacińskiej, no, która przełożona na język polski oznacza, że Rzym się wypowiedział, sprawa zamknięta. Rzym podjął takie decyzje, administratorem jest teraz arcybiskup Grzegorz Ryś z Łodzi, no oczywiście czasowo i lada moment na pewno będzie mianowany nowy biskup kaliski, tak jak to było w sprawie arcybiskupa Peca czy wielu innych. No niestety, no są takie sytuacje. Biskup to nie jest osoba, na której mogą ciążyć jakieś wątpliwości. On powinien być poza wszelkimi podejrzeniami. Aż się jeszcze prosi zapytać księdza o głośną już teraz w mediach sprawę kardynała. No tak, robimy tu lustrację episkopatu w tej chwili, bo dla mnie to sprawa bardzo trudna, bo jestem księdzem archidiecezji krakowskiej. Dla tej diecezji byłem wyświęcony i pracuję w obrębie tej diecezji. Chociaż jestem też kapłanem obrządku ormiańsko-katolickiego. Ja księdza kardynała znam od wielu lat, bo poznałem go jako jeszcze cichego kapelana kardynała Wojtyły, bo jeszcze w seminarium duchownym byłem. Kiedy Wojtyła był arcybiskupem, jak byliśmy na trzecim roku, to wtedy kardynał został Ojcem Świętym papieżem. Miałem kontakty oczywiście, jak prawie wszyscy księża, z sekretarzem papieskim przy okazji różnych pielgrzymek, czy do Polski, czy do Rzymu. Zawsze miałem pozytywny obraz. Natomiast ten mój obraz został trochę zburzony właśnie 15 lat temu, kiedy pojawiła się sprawa lustracji. Kiedy ja otrzymałem te akta swoje jako pokrzywdzony, no jak każdy ksiądz poszedłem do biskupa swojego. Tym biskupem był wtedy już nie kardynał Macharski, tylko kardynał Stanisław Dziwisz. No i wtedy zobaczyłem, że ksiądz kardynał się bardzo waha, że nie ma jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Że krok do przodu, krok do tyłu.
dwukrotnie się zgadzał na wydanie tej książki, później się wycofywał, dwa razy dawał mi zakaz wypowiedzi, któremu ja się podporządkowałem. A kiedy książka miała być wydana, przyjechał do mnie tutaj do Radwanowicz, czyli do Fundacji Brata Alberta, i tutaj pod altaną rozmawialiśmy na ten temat i powiedział, że on się już pogodził z wydaniem tej książki, tylko żebym nie pisał o problemach homoseksualnych. I ja wtedy zrozumiałem, tak wcześniej już się domyślałem, a tu już miałem czarno na białym, że ksiądz kardynał obawia się, że te wątki homoseksualne są tak silne, niestety, w wielu sprawach, że to może być gorszy skandal niż sama lustracja. I ja tego nie opisałem, rzeczywiście. Ale 5 lat później wydałem inną książkę z Tomaszem Terlikowskim, Chodzi mi tylko o prawdę, gdzie tylko na 2 stronach poruszyłem te wątki. Dałem kilka przykładów, nie podając nazwisk. No i wtedy ksiądz kardynał znowu zareagował bardzo, nazwijmy to, nerwowo. Byłem przesłuchiwany na Radzie Kapłańskiej i wniosek był taki, że mam przynieść te wszystkie dokumenty, listy, jakie dostawałem od ludzi, materiały, jakie dostawałem od ludzi świeckich i tak dalej. Ja to przekazałem księdzu kardynałowi w 2012 roku. Oczywiście nikt wtedy tego nie negował. Była oficjalna wizyta, dokumenty, przy mnie kardynał czytał, przeglądał, komentował i tak dalej. No i po 8 latach ksiądz kardynał twierdzi, że takiej teczki nie dostał. No i tak trochę, no takie sztuczki stosuje, a że to nie ta data była na tym liście. Rzeczywiście była pomyłka co do daty. Bo na moim liście była data 24 kwietnia 2012 roku, a Rada Kapłańska odbyła się miesiąc wcześniej. Na jednym z portali było pomyłka, że nie 24, a 21. W rzeczywistości trudno mi dzisiaj pamiętać, chociaż kuria ma na pewno to zapisane, kiedy była ta audiencja. Ja list napisałem 24, ale parę dni później zostałem dopiero przyjęty. No trudno, żebym ja już dyskutował, czy to było w tym dniu, czy nie. Najważniejsze, że było, że ksiądz kardynał to dostał, że ja nie rozmawiałem z jakąś zjawą, tylko rozmawiałem z kardynałem i że wziął te dokumenty i powiedział, że się tym zajmie. Przykre jest to, że się tym nie zajął. Że żadna z tych 7 spraw, a tam było 7 spraw, nie została opisana. Dopiero 1,5 roku później, w październiku 2013 roku, wysłałem list przetłumaczony na język włoski. Tłumaczył ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Warszawy, który jest świadkiem w tej sprawie, i do Kongregacji Nauki Wiary. I wtedy dopiero Kongregacja Nauki Wiary podjęła decyzję o wszczęciu postępowania. Do dzisiaj rodzina pokrzywdzonego nie wie, jak to zostało zakończone. I znowu to jest ta wielka tajemnica, tak? Jest proces, są świadkowie, są wnioski, ja też byłem przesłuchiwany i nagle jest głęboka cisza. Nic nie wiadomo, wszystko tajne. No takimi metodami się daleko nie zajedzie. I ksiądz kardynał, który sam zaprosił TVN, to nie jest tak, że TVN, stacja gdzieś go tam dopadła. Nie, on powiedział, przyjdzie wywiadu w jego apartamentach, zresztą po raz pierwszy zobaczyłem, gdzie mieszka. Ma wspaniały apartament, w którym spędza emeryturę i tak dalej. No i on tam wskazał nawet redaktora, pana Piotra Kraśko. No to jeżeli ktoś zaprasza telewizję do siebie, a później na każde pytanie mówi, nie wiem, nie pamiętam, nie słyszałem, nie było takiej sprawy, no to kładzie wszystko na łopatki. Myślę, że stało się bardzo źle. Proszę księdza, na chwilę jeszcze wrócę do kardynała Gulbinowicza, bo on tam jedną z kar miał zapłacić pewną sumę pieniędzy na rzecz Fundacji Świętego Józefa. Czym jest ta fundacja?
No, ja nie mam kontaktu z Fundacją Świętego Józefa. Myślę, że może by zaprosić na przykład ksiądz Piotr Studnicki, który jest diecezji krakowskiej, to jest mój młodszy kolega, bardzo zaangażowany, pracuje w Biurze Ochrony Dzieci i Młodzieży przy Episkopacie Polski. Niech on opisze, no, została powołana przez Episkopat Polski i jest to instytucja kościelna, ale myślę, że osoby, które tworzą tą fundację, no, na pewno powiedzą o swojej pracy, o swojej działalności. Na koniec jeszcze dwa pytania mam do księdza. Pierwsze to o tą historię związaną z Fundacją Nie Lękajcie Się. Jak to się stało według księdza, jak to się stało, że szef, założyciel tej fundacji wraz no, z pewną posłanką też polską dostali się do Ojca Świętego? No wygląda na to, że Ojciec Święty został wprowadzony w błąd. Jak to było możliwe w ogóle? No nie wiem, to jest pytanie do najbliższego otoczenia papieża Franciszka. Ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem. No to znaczy zawiodły wszystkie służby watykańskie, jest nuncjusz papieski w Warszawie, no to powinien też poinformować, tak? Jest na pewno sekretariat i tak dalej. No, przed chwilą rozmawialiśmy o księdzu kardynale Stanisławie Dziwiszu, ale taki sam zarzut stawiano i stawia się nadal sekretarzowi Jana Pawła II, że też dopuszczał osoby, czy brał listy od osób niewiarygodnych, a inne listy ginęły. No, dla mnie to jest jakaś zagadka. No, Watykan, ja wiem, że to jest gigantyczna, patrząc po ludzku. Instytucja, miliard ludzi na świecie, na wszystkich kontynentach, kilka tysięcy biskupów, no to no jest to gigant. Natomiast, że tak łatwo takie osoby dochodzą do papieża, no niepojęte, no skąd inne nie dochodzą. Ale to samo było przy Janie Pawle II, kiedy były interwencje, a znam takie osoby. Przede wszystkim panią Wandę Pułtaską z Krakowa, panią profesor, wspaniała postać, która się przebijała do Jana Pawła II w sprawie PEC-a. Wszystko ginęło. No to każdy, który ma jakąś dużą firmę, wie, że jeżeli jego sekretariat nie działa albo źle działa, no to się odbija na całej instytucji, więc ten przykład, który pan przytoczył, no pokazuje, że coś jest nie tak. No, może to jest jednorazowa wpadka, ale ktoś za tym chodził, żeby te osoby zostały przez papieża Franciszka przyjęte. Jeszcze pamiętamy, że papież pocałował w rękę tego pana, który się okazał oszustem. No, to jest kompromitacja w jakiś sposób. Przykre bardzo. I na koniec pytanie takie już dużo lżejszego kalibru. Gdyby ksiądz był uprzejmy wyjaśnić, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest takie proste, może, ale jakieś takie pokazać najważniejsze różnice między tym obrządkiem ormiańskim a łacińskim. Czy jest to możliwe w ogóle, żeby tak w krótki sposób? Jest oczywiście możliwe, nie w krótkich słowach, ale postaram się. Pierwszym krajem chrześcijańskim na świecie, który przyjął religię państwową, przyjął chrześcijaństwo za religię państwową, była właśnie Armenia w roku 301, czyli początek IV wieku po Chrystusie, wcześniej niż to było w Rzymie. I od tej pory Ormianie są bardzo ściśle związani z chrześcijaństwem. Natomiast w V wieku po Chrystusie na Soborze Chalcedońskim doszło do rozłamu. No ja już tu nie wchodzę w szczegóły, bo dzisiaj to zostało wyjaśnione. To też była pomyłka, to też była zagmatwana sprawa. Niemniej Kościół Ormiański dzieli się na Kościół Apostolski, na Apostolski Kościół Ormiański, który nie uznaje zwierzchnictwa papieża i ma swojego papieża, czyli katolikosa Eczmiadzynie w Armenii i niewielki fragment, czyli ten kościół, który przyjął Unię
w XVII wieku z Rzymem. Więc ja funkcjonuję w obrządku kościoła ormiańskiego, wywodzącego się z Kresów Wschodnich, tam pochodziła moja mama, która była tego obrządku, i ze Lwowa i ze Stanisławowa moja rodzina trafiła do Krakowa. I kościół ormiański, katolicki, ma w Polsce swoje trzy parafie. Ja przez kilka lat opiekowałem się parafią południową, która była w Gliwicach. Teraz niestety nie mogę już tego łączyć ze względu na fundację brata Alberta. Natomiast jeszcze jest parafia w Warszawie, której proboszczem i duszpasterzem na całą Polskę praktycznie jest ksiądz profesor Józef Naumowicz. I parafia w Gdańsku. Kościół ormiański w Polsce był zawsze kościołem katolickim. Także księża, znaczy tak jak ja, sprawujemy liturgię i taką, i rzymskokatolicką, i ormiańskokatolicką. Dzisiaj na przykład wypisywałem metryki dzieci, które ochrzciłem, a które obecnie idą do pierwszej komunii. No więc to jest taka często posługa jak w diasporze. Chciłem dzieci po całej Polsce, ale do mnie teraz piszą i te metryki wystawiam. Liturgia jest oczywiście inna. Nie jest to liturgia prawosławna, nie ma nic wspólnego z prawosławiem. Jest to liturgia najbardziej taka pierwotna, najbardziej zbliżona do tego, co było 1700 lat temu, czyli początki chrześcijaństwa. Językiem liturgicznym jest grabar, czyli język staroormiański, tak jak łacina w kościele rzymskim. No dzisiaj łacina jest wyrzucona całkowicie, ale kiedyś była. Oczywiście kazania, czytania są w języku polskim. Liturgia jest sprawowana według tej starej tradycji, czyli twarzą do Najświętszego Sakramentu. Z takich ciekawostek, no to wszyscy duchowni muszą nosić brodę, stąd ja mam brodę, dlatego że taki jest zwyczaj przyjęty. Są księża celibatariusze, tak jak ja, czyli nieżonaci, ale w Armenii, czy w Gruzji, czy na Bliskim Wschodzie są też księża ormiańscy, katolicy, ale żonaci. Są tacy i tacy. Natomiast bardzo dużo dla Ormian uczynił Jan Paweł II. Byłem razem z delegacją w czasie jego pierwszej wizyty w Armenii w 2001 roku, kiedy on odwiedził różne święte miejsca, w tym grób świętego Grzegorza Oświeciciela, patriarchy Armenii, ale też był na miejscu ludobójstwa Ormian. Nazywa się to Twierdza Jaskółki, gdzie jest upamiętnionych 1,5 miliona Ormian chrześcijan pomordowanych przez Turków w 2015 roku i w latach następnych. Turcja tego nie uznaje, ale Watykan to przyjął. I papież zrobił bardzo dużo dla takiej łączności między Ormianami a Rzymem. Co więcej, papież Franciszek poszedł dokładnie tą samą drogą, bo parę lat temu też pojechał śladami Jana Pawła II do Armenii. To był kolejny krok, tym bardziej, że jak słyszymy z tych różnych doniesień medialnych, tam jest no tygiel, jeżeli chodzi o konflikty. W Syrii, gdzie też dużo Ormian mieszka, ciągle wojna, ale również w samej Armenii, bo wojna Górski Karabach, no niestety teraz była bardzo krwawa, kolejna odsłona tej wojny z Azerbejdżanem. I trzeba pamiętać, że Armenia jest otoczona ze wszystkich stron przez świat muzułmański. To bardzo agresywny. Azerbejdżan, Turcja, ale też inne kraje, więc i Ormianie, i Gruzini, którzy Gruzini są z kolei prawosławnymi, no żyją w takiej ustawicznym zagrożeniu. Natomiast w kulturze polskiej Ormianie odegrali ogromną rolę, byli bardzo lojalni wobec państwa polskiego, było wielu wybitnych przedstawicieli, choćby Grzegorz Piramowicz, sekretarz Komisji Edukacji Narodowej,
ale najbardziej znaną taką postacią związaną zresztą z Jasną Górą był arcybiskup lwowski Józef Teodorowicz, który był i posłem, i senatorem Narodowej Demokracji. Więc tutaj wkład Ormian jest bardzo duży i zawsze te relacje były bardzo pozytywne. I trzeba jeszcze pamiętać, że Lwów był jedynym miastem w Europie, który miał 3 katedry, 3 arcybiskupów i 3 różne obrządki katolickie. Czyli nie byli, byli wszyscy katolikami, ale był obrządek łaciński, czyli rzymski katolicki, katedra istniejąca do dziś, katedra grecko-katolicka, czyli obrządek ruski, tak nazywano, grekokatolicy, i katedra ormiańska, która istnieje do dnia dzisiejszego, ale już katolików tam nie ma, jest kościół apostolski. Zresztą jeżeli ktoś pojedzie do Lwowa, to obok cmentarza Orląt Lwowskich, gdzie też są pochowani Ormianie, niech się uda do katedry ormiańskiej, wspaniały zabytek architektury. No więc takie tradycje ormiańskie są. Z tym, że nas księży tutaj w Polsce de facto jest 2 w tej chwili. Bardzo dziękuję księże Tadeuszu za tę rozmowę, bardzo interesującą. No, ja bym chciał jeszcze wiele pytań zadać, ale zdaję sobie z tego sprawę, że może na pierwszy raz to za dużo, to niezdrowo. Tak, na pierwszy raz tak. Mam nadzieję, że jeszcze księdza będziemy gościć w naszym skromnym studio. Ja się z Państwem już żegnam. W studio Częstochowa dziś gościem moim i Państwa był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże.